Szanowni Państwo, zmiana w mediach w Polsce, zmiana w polskiej telewizji, we władzach polskiej telewizji, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej możliwa jest tylko poprzez ustawę. Wszelkie zmiany personalne zgodnie z prawem realizowane są przez Radę Mediów Narodowych. Wszelkie zmiany dokonane przez ministra kultury są wyłącznie uzurpacją, są bezprawnym aktem, są aktem absolutnie przypominającym to, co dzieje się na Białorusi. Wiecie Państwo, że takich ostrych słów zwykle nie używam, ale takie wtargnięcie, siłowe wtargnięcie do władz telewizji publicznej jest absolutnym aktem bezprawia. Jednocześnie też warto do wszystkich Polaków zwrócić się z bardzo prostym pytaniem. Czy chcecie mieć wszystkie informacje podawane według jednego szablonu, według szablonu przygotowywanego w kancelarii premiera Tuska? Ja myślę, że Polacy zasługują na rzetelną informację, na informację pokazywaną z różnych stron. To wszystko, z czym mamy dzisiaj do czynienia, siłowe wejście do telewizji publicznej, przypomina działania ekipy Tuska i wtargnięcie do redakcji wprost. Tutaj wokół mnie jest bardzo wielu dziennikarzy. Ja myślę, że to jest taki moment, żeby każdy dziennikarz też zastanowił się w głębi serca, w swoim umyśle, komu służy. Czy służy Polakom, czy służy jakimś działaniom absolutnie bezprawnym, które są właściwie pierwszym krokiem w kierunku dyktatury. To, z czym mamy do czynienia, szanowni Państwo, jest dokładnie pierwszym krokiem w kierunku dyktatury. Polacy mają prawo do niezależnych opinii. Panie premierze, czy nie lepiej by było w takim razie iść do sądu, a nie tutaj przyjeżdżać do siedziby TVP, skoro Państwo uważacie za bezprawne działanie? Pani redaktor, ja jestem posłem Rzeczypospolitej Polskiej. Mam prawo do interwencji poselskiej. Mam prawo wejść i zobaczyć, co dzieje się w instytucjach podległych ministrowi Skarbu Państwa, ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego i chcę mój mandat posła wykonać. Panie premierze, a co według pana informacji się dzieje obecnie? Do działania o charakterze metodą faktów dokonanych. Widzieliśmy osiłków Tuska, widzieliśmy takich ludzi, którzy siłą wtargnęli, poturbowali jedną z pań posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Są to działania, które przypominają najgorsze czasy. Czy nie macie Państwo sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o zmiany w telewizji publicznej, która na przykład nie rozwiązywała konwencji partii opozycyjnych podczas wyborów? Proszę. No właśnie. A teraz zażądacie tego, żeby była. Pani redaktor, szanowni Państwo, każdy może sobie ocenić, w jaki sposób działają media. Chyba nie chcemy, żeby wszystkie media działały pod dyktando jednego ośrodka. Chcemy pluralizmu w mediach. Chcemy tego, aby oświetlane były różne części sceny politycznej, społecznej, gospodarczej. Podam Państwu taki przykład. Jakoś tego za bardzo nikt do tej pory nie zauważył. Może pamiętacie Państwo, że przez ostatnie 2 miesiące obecna koalicja rządowa biła na alarm, że jest bardzo duża dziura budżetowa, 165 miliardów złotych na przyszły rok, po czym wczoraj zaproponowali jeszcze większą dziurę budżetową, 185 miliardów i jakoś o tym cicho. Nie może być o tym cicho. Dziękuję.